Coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spotek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Witam serdecznie, Piotr Spotek za mikrofonem, a za sterami naszej rozgłośni Hubert Pietrosiński. Dzisiaj audycja będzie też troszkę inna, wyjątkowa. Zaprosiłem do audycji trzech gości. Dwóch będzie na żywo, w sensie takim telefonicznym, ale to za chwileczkę. Póki co, pod koniec listopada, z początkiem grudnia ukaże się płyta, album rodzinny, którą stworzyli ludzie z Federacji Bardów Lubelskich, tacy jak między innymi Igor Jaszczuk, Marek Andrzejewski i Jan Kondrak. Nie będę mówił czwartego nazwiska ze względu na to, że nie wiem, czy nie pomylę, ale to już koledzy będą potem tłumaczyć. Co tam psu ludzka wojna? Igor Jaszczuk. Słowa Michał Bronisław Jagiełło. Co tam psu ludzka wojna? Zostawiliśmy Jacka. Dziadek zupy mu nalał do miski. Szły bombowce na Wilno. Trzeba było uciekać. W końcu trudno pamiętać o wszystkim. Pocieszali sąsiedzi, pies to nic nie rozumie, on i bomb się nie boi, bo głupi. Żołnierz szwabski czy ruski zawsze gnat mu podsunie. Zresztą pies ma pilnować chałupy. Przeszedł front, dom ocalał, dzięki Bogu szczęśliwie. Powróciliśmy cali i zdrowi. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że pies może osiwieć i że płakać potrafi jak człowiek. Pocieszali sąsiedzi, pies to nic nie rozumie, on i bomb się nie boi, bo głupi. Żołnierz szwabski czy ruski zawsze gnat mu podsunie. Zresztą pies ma pilnować. Witam cię, Igorze. Mamy pierwszego gościa na antenie naszej rozgłośni Radia Zachód, Igor Jaszczuk, nie autor, tylko kompozytor tej piosenki i wykonawca. Co tam słychać dobry, u ciebie, Igorze? Słonecznego Berlina. No ja też powiem, że nie najgorzej w Zielonej Górze.
Co tam powiesz? No, po 20 latach powstaje w końcu album, który chyba pod koniec listopada ma ujrzeć światło dzienne, z tego co słyszałem, tak? Koniec listopada, początek grudnia. Rzeczywiście po prawie po 20 latach ukaże się na płycie materiał, który nagraliśmy we czterech. To czwarte nazwisko, którego nie wypowiedziałeś, to Vidas Švagždis, litewski. Wolę nie narażać się. Tak, obecnie mieszka w Stanach od wielu lat, ale nagrywał z nami album rodzinny, a album rodzinny dla mnie to jedno z najpiękniejszych wydarzeń artystycznych, w którym mogłem wziąć udział. Coś, co zostało po tylu latach w pamięci i jestem szczęśliwy, że to w jakiś sposób zostanie sfinalizowane, zamknięte. Słuchając nawet teraz przez telefon piosenki, ja nie słyszałem jej bardzo dawno. Historia, opowieść o Jacku ciągle robi na mnie osobiście wrażenie i cała warstwa, wszystkie wiersze, które śpiewamy w albumie, są poruszające. Macie niesamowitą przyjemność, że wy już to znacie. Ja natomiast znam tylko trzy utwory, które dzisiaj w audycji puszczę. Zagram z udziałem Marka Andrzejewskiego i Janka Kondraka, czyli pozostałych współtwórców tej płyty. Powiedz jeszcze coś, bo mówię, no audycja, tak jak ja wszystkim, nie wiem jak słuchałeś, to ja zawsze powtarzam, że audycja ma niestety tylko 30 minut i jeszcze musimy jednego gościa w tej audycji zmieścić, a chciałbym też te pieśni, piosenki zagrać na antenie tego radia. Powiedz mi, co możesz powiedzieć takiego, co cię tak ujęło w materiałach Michała Bronisława Jagieły? U mnie jest przede wszystkim kontekst mojej własnej rodziny, która pochodzi z Lwowa i wiele tych historii słyszałem jako dziecko, więc czytając wiersze poczułem tak jakbym oglądał oczami wyobraźni zdjęcia z historii mojej własnej rodziny. Także to był pierwszy element, który mnie poruszył. No a później szczerze mówiąc odbiór publiczności, z którym spotykaliśmy się grając album rodzinny, był niesamowity. Po prostu ciary na plecach i u nich, i u nas, i łzy, i ogromne wzruszenie. Także to było coś bardzo pięknego i wyczerpującego jednocześnie. Miło do tego wrócić po latach. Jakbyś zachęcił, nie wiem, radio słuchaczy do tego, żeby zechcieli pójść na koncerty wasze, które planujecie gdzieś w grudniu i żeby też zechcieli kupić ten album rodzinny i mieć w takim swoim zestawie taką płytę. Może jestem słaby w namawianiu do zakupu płyty i chodzenia na koncerty, ale chciałbym powiedzieć coś prawdziwego. Jeżeli ktoś chce przeżyć naprawdę wielkie wzruszenie i odnaleźć może część siebie, swojej historii, swojej rodziny, no to album jest właśnie dla niego. Także serdecznie zapraszam do słuchania płyty, która się w grudniu powinna ukazać, i zapraszam na nasze koncerty. A teraz to, co jest najważniejsze, bo mam ogromną przyjemność, ale to ty zapowiesz, bo po raz pierwszy premierowo, światowa premiera, tak, utworu Karnawał Dni Powszednich. Widziałem na YouTubie, że 50 sekund tego wstawiłeś, a powiedziałeś, że w Radiu Zachód jest premiera i czekajcie na nią. Powiedz coś o tym utworze, ale tak krótko już i na temat, i zapowiedz utwór. Ja od wielu lat mówię o tym, że przygotowuję nagranie płyty, nie spiesząc się zbytnio, ale krok po kroku ta płyta rzeczywiście powstaje i pierwszym utworem, który zagraliśmy w całości z moim przyjacielem Dariuszem Galem w studiu, którego w Berlinie nagrywam tą płytę, Karnawał Dni Powszednich, to jest pierwsza piosenka. Zbiegło się to z twoją propozycją uczestnictwa w audycji, więc korzystam z tego i też ukłon dla twojej audycji, która powinna trwać dłużej. Dziękuję bardzo. Więc światowa premiera piosenki Karnawał Dni Powszednich. Ja tobie bardzo dziękuję i trzymaj się tam w tym słonecznym Berlinie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Do usłyszenia, pozdrawiam. Dzięki, cześć.
To była światowa premiera utworu Igora Jaszczuka, Karnawał Dni Powszednich. Igor Jaszczuk to jest współtwórca Lubelskiej Federacji Bardów. Zdaje się, to był 99 ubiegłego stulecia wiek. Igorze, dzięki ci za obecność w naszej rozgłośni, tym bardziej, że z Berlina. Teraz chciałem drugiego współtwórcę Federacji Lubelskich Bardów zaprosić do audycji. Tym razem piosenka z tej samej płyty, która ukaże się pod koniec listopada z początkiem grudnia. Wojna od 5 godzin. Słowa jak wcześniej Michał Bronisław Jagiełło, ale muzyka i wykonanie Marek Andrzejewski. Najlepiej świadczy o tym, że nie jesteśmy automatami i że po prostu czasami się chochliki zdarzają. To był Janek Kondrak z piosenką Tą uliczką szło się do szkoły. To ma takie bardzo fajne, ja mam takie przynajmniej bardzo fajne skojarzenie z Krymówkami i z Janem Pawłem II. Na naszych łączach jest ta piosenka
za chwilę wybrzmi, wojna od 5 godzin. Marku, jesteś na łączach? Jestem. No widzisz, chochlik nam się wydostał do audycji, no czasami się tak zdarza. Powiedz to mi, czy masz... To fajny chochlik, bo utwór niezwykły, właściwie jeden z dwóch najważniejszych utworów na albumie rodzinnym. Czyli chochliki mają dobrą. Ale powiedz mi, czy moje skojarzenia z kremówkami są tak dobre? Naprawdę opowieść Karola Wojtyły, Jana Pawła II o kremówkach jest opowieścią nostalgiczną o przeszłości, o przemijaniu czasu, o dzieciństwie, o młodości. I w tym sensie wszystkie opowieści, które są podobne do albumu rodzinnego, są takie same. Mają ten rys wspólny. Nostalgię, melancholię i takie no, ciepłe wspomnienia dotyczące czy to kremówek, czy to cukry. No to właśnie te cukry i ciasta to tak, no tak bardzo, bardzo tak zbieżne, przynajmniej jak pamiętam płytę Miłość. Tak, Miłość mi wszystko wyjaśniła. Słuchaj, mam do ciebie tak, znaczy ten album jest dla ciebie tak samo ważny i istotny jak dla twojego przyjaciela Igora Jaszczuka? Tak podejrzewam. Tak podejrzewasz. Słuchałeś, nie słyszałeś. Nie słyszałeś wypowiedzi Igora. Słuchaj, ja mam do ciebie takie jeszcze pytanie zupełnie jak gdyby z innej beczki. Zostałeś zaproszony dzisiaj do trzeciego programu Polskiego Radia na koncert 30-lecia Gitarą i Piórem. Co tam zaśpiewasz i jak to się stało, że ty jesteś, a na przykład, nie wiem, Igora Jaszczuka nie ma, albo innych jeszcze kolegów. No. Ciekawe pytanie. Wydaje mi się, trudne. Że... Trudne. Uważaj, bo nie wiadomo, mogę... słuchają pewnie. Mogę się zastanowić i mogę wysnuć taki wniosek, że klucz doboru do tego koncertu to była płyta składankowa, która ukazuje się właśnie teraz. Czyli Gitarą i Piórem wolumen 4. Czyli utwory, które zostały przez Janusza Deblesena wybrane w tym roku do tej płyty. Oczywiście utwory, dobór tych utworów to jest jakby decyzja Janusza, ale trafiła się tam jedna moja piosenka z płyty akustycznie i ona znalazła się na tej składance. To jest utwór do wiersza Kaliny Kowalskiej, czyli do wiersza Tautologię. I ta moja piosenka wykonywana w trio akustycznie znalazła się na płycie Gitarą i Piórem 4 i być może dlatego ja też zostałem zaproszony na koncert, który towarzyszy tej płycie, a który jest przy okazji koncertem komentującym 30-lecie Gitarą i Piórem audycji. Marku, wiesz, ja cały czas powtarzam, szkoda, że to trwa tylko 30 minut. Chętnie bym jeszcze z tobą porozmawiał. Przy okazji pozdrów Janusza Deblesema. On był gościem w naszej audycji Niedziela z Muzami 4 września. Mieliśmy przyjemność chwilę porozmawiania razem z Czesławem Markiewiczem, który audycję po 13 prowadzi również ze mną, albo odwrotnie, ja z nim. I tam Janusz wypowiadał się na temat Krainy Łagodności Gitarą i Piórem. Ja tobie dziękuję. Pozdrów. I teraz, Hubercie, dwie pieśni, piosenki Ciurkiem. Wojna od 5 godzin, do słów pana Jagieły, i piosenka, która podobno jest pomijana na różnych rozgłośniach. Wieżowiec. Od A do Z Marka Andrzejewskiego. Tobie bardzo dziękuję, Marku, i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Wojna od 5 godzin, szkolna msza. Intencji zwycięstwa, jak młodzież zaczęła rotę, to się cała katedra zatrzęsła. Jak młodzież zaczęła rotę, to się cała katedra zatrzęsła. Ja z klasą tam pod amboną
za nami. Świece się palą, potem ksiądz kazał do domu. Nazajutrz był pierwszy nalot. Potem ksiądz kazał do domu. Nazajutrz był pierwszy nalot. Wojna od 5 godzin, szkolna msza. Intencji zwycięstwa, jak młodzież zaczęła rotę, to się cała katedra zatrzęsła. Jak młodzież zaczęła rotę, to się cała katedra zatrzęsła. Peryskopy odbiorników, peryskopy odbiorników. Drabina Jakubowa, po której schodzą co rano, a każdy anioł powszedni betonu ze skrzydłem torby u ramion. Odbiorniki mrugają, do kamer patrzą kamery. Łącza się łączą, dołączy, szumią szmery, bajery. Szmery, bajery, transfery. Wydarza w plastisferze korytarza. Może w przyszłości z tych śmieci ewolucja stworzy śmieciarza. Ewolucja stworzy śmieciarza. Śmieci ewolucja stworzy śmieciarza, strasznego golema śmieciarza. On wymiecie nas z korytarza, strasznego golema śmieciarza. On wymiecie nas z korytarza. Tego się nie robi, no ale niestety będziemy musieli troszkę skrócić utwór, który zaplanowałem na koniec tej audycji. Chochlik nam się wcześniej wkradł, dzięki czemu Jan Kondrak zabrzmiał w całości. I przy okazji miał świetny komentarz od przyjaciela Marka Andrzejewskiego. Piotr Spotek za mikrofonem, Hubert Pietroński za sterami naszego odrzutowca dzisiaj.
A teraz Lot świetlistej ćmy. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że za chwilę Czesław Markiewicz z Niedzielą z Muzami, a po 13 razem z Czesławem Markiewiczem usłyszycie ponownie mój głos. Do usłyszenia za tydzień. Północna pusta stacja, bar i ja, daleki pomruk tras. Pod maską konie napojone i kawa swoje gra. Lubię to przyczajenie i ten obrazów płynny tok. Zielone światło rozproszone, tulone w mroku bok. Moje źrenice już się stają żbicze, już we mnie grzbiet napręża kot. Obłędne ciało widzę twe o świcie, pasy zapięte lot. Pełny gaz, wiatru świst, lot się trzyma.